shit given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Siemano, siemano, handluj tym, czyli z życia handlarza samochodami używanymi, a tym razem kolejna część, bo to już chyba cykl się zrobił z tego wszystkiego i trzeba to jakoś zatytułować, nie wiem, sekcja zwłok czy coś podobnego. Samochód, który trafia na kasację i trafia za moim pośrednictwem, czyli ja biorę na siebie wszystko co najgorsze. Jestem takim przewoźnikiem, charonem, który za jakiś pieniążek przewozi samochody na drugą stronę kasacyjnego mostu i tam widzę to, co się dzieje najgorszego z takim autem, czyli jak on jest odbierany sztaplarką, zawożony gdzieś tam w siną dal i wiadomo, że ten samochód już na drogę nie wyjedzie. Czyli ja po prostu wyręczam właściciela w tych ciężkich chwilach. Ten konkretny samochód, czyli ta Renault Laguna 2, to jest 2002 rok, 1.9 DCI, który niestety wyzionęło ducha i samochód jest o tyle ciekawy i o tyle wart pokazania, że ma 450 tysięcy km przebiegu na liczniku. Do tej pory jeździł bezawaryjnie i jako ciekawostka ma bardzo, bardzo fajne wyposażenie. Także pokażę Wam go na szybko, póki go jeszcze tutaj mam. I tak właśnie wygląda sobie ten samochód. Słońce niestety tutaj atakuje po obiektywie. Ja też muszę się śpieszyć, bo muszę ją zrzucić chwilowo na dół, bo mam jeszcze jeden kurs do ogarnięcia. Ale z perspektywy lawety będzie wyglądała na pewno lepiej, tak bardziej, wiecie, lagunowato. I tak, ten samochód był autem mojego znajomego, jak mówiłem, czyli mechanika, który miał go naprawdę kawał czasu. Nawet mi mówił, ile go miał lat, ale już zapomniałem. Sprzedał go w ubiegłym roku i niestety nowym właścicielom coś stało się w silniku. I z tego, co mi mówił, no to koszt naprawy wyniósłby jakieś 600-700 zł, natomiast oni się zdecydowali, z racji tego, że kupili go w dość dobrych, okazyjnych pieniądzach, zdecydowali się pozbyć tego auta. No on też dzisiaj tak trochę ubolewał, bo jak mówił, że tutaj tarcze były wymieniane, amortyzatory z przodu, że on sporo rzeczy powymieniał jeszcze przed sprzedażą tego auta, zresztą nowi właściciele tak samo. No ale wiadomo, no taki los auta. No i tak on skubany wygląda. Tutaj jeżeli chodzi o rdze, no to za dużej pożywki nie ma, bo jakby nie patrzeć. Plastik, aluminium. Z tyłu klapa też z jakiegoś kompozytu, także za dużo tutaj rdza by sobie nie pochrupała, ale gdybyśmy spojrzeli tutaj powiedzmy na progi, próg jest zdrowy. I to akurat jest takie odwrotność do jakichś niemieckich samochodów, chociaż ta Fabia, którą ostatnio Wam pokazywałem, ona też była zdrowa, skubana. Ale ten też jest całkiem. Tu co prawda można byłoby się doczepić, że co Ty mówisz, że zdrowa, skoro tu się coś dzieje. Ale to jest po prostu ta zewnętrzna warstwa zabezpieczająca, ona gdzieś tutaj odbiła i to schodzi, ale wszystko jest zdrowe jak dzwon. Tak samo jeżeli chodzi o doły drzwi, tutaj mamy też taki uszczerbek, ale to jest wszystko tutaj odcinkowane fajnie i bardzo dobrze się trzyma. A samochód, przypominam, ma 450 tysięcy km przebiegu, czego niestety Wam nie pokażę, bo brakuje jakiegoś przekaźnika chyba czy czegoś. No próbowałem to co inny akumulator wrzucić, żeby można było ten licznik uruchomić. No ale niestety wyszło jak wyszło, ale z racji tego, że znam tego poprzedniego właściciela, no to dokładnie wiem, ile tutaj jest. Nadkole z tyłu, ono też jest, to jest chyba takie najgorsze nadkole, bo tutaj są jakieś już takie mini ślady, gdzie coś się zaczyna dziać, ale to jest chyba jedyne miejsce na całym samochodzie, z tego co zauważyłem, a i tak wygląda to całkiem spoko, jak na auto, które jest 2002 roku i przejechało swoje. Niestety bagażnika nie otworzę, chociaż chciałbym. No, bez prądu się nic nie da zrobić, nawet otworzyć tej szyby, jak to się otwierało. Nie, szyba się otwierało też tutaj z dołu z przycisku. Bo tutaj jest tak, jest ten mikrostyk do otwierania szyby i tutaj z tej strony pod znaczkiem jest do otwierania klapy. Jedno i drugie nie działa. No, ale trudno. Także klapa też jest jakaś taka kompozytowa, tak samo jak zderzak. W zderzaku mamy zresztą czujniki cofania. I tu zadziała się jakaś taka rzecz mechaniczna. Ale to już jest raczej po prostu pech, bo to może być na każdym samochodzie. I też trochę się zdziwiłem, z czego jest zrobiona ta klapa. Czy to jest jakiś kompozyt, czy coś, bo tak to wygląda w każdym razie. Tutaj tak samo, tu jest jakaś gniotka, ale ona niczego tutaj nie spowodowała, jeżeli chodzi właśnie o korozję, czy coś takiego. To nadkole z kolei wygląda jeszcze lepiej niż tamto. To jest całkowicie zdrowe. Niestety tego samego nie można powiedzieć o Feldze, bo ten samochód stał w błocie. Niestety wczoraj była ogromna ulewa, zrobiło się błoto, co też przerzuciło się na wygląd moich pasów, podejrzewam. No ale taka praca i tego niestety nie ustrzeżemy się. Druga strona też całkiem elegancka. No próg wygląda tak jak tam, także
Nie ma tu za dużo co oglądać. Pod maską pokażę wam go za chwilę i zacznijmy może od wyposażenia, bo ma całkiem niekulawe, jeżeli chodzi o lagunę z tego roku. No to tutaj też jest obtarte, ale to jest też mechaniczne jakieś takie uszkodzenie. Spryskiwacze reflektorów, lampy na ksenonie. Przejdźmy sobie do tyłu. Otwieramy i bęk. Mamy te takie fajne osłonki przeciwsłoneczne. Takie typowe dla Renault. I skóry w kolorze takim, nie wiem, brązowo-rudawym. Nie mam pojęcia, jak to określić. Nagłośnienie KABA, czyli cały ten zestaw takiego lepszego nagłośnienia dla Renault, które jest charakterystyczne właśnie dla tej marki. I ten samochód jest taką trochę hybrydą, bo tu też jest silnik, czyli mamy silnik pod maską i część silnika jest też umiejscowiona tu z tyłu, chociaż ona tutaj akurat nie powinna być, no ale skończyła tu, gdzie skończyła. Wnęki, nadwnęki, wszystko jest też no tak, jak powinno wyglądać. Także zajmiemy się środkiem, tylko muszę tu wskoczyć, co nie będzie takie proste. Ojejku, hops, dobra. Tapicerka zarąbista, moim zdaniem bardzo fajna. Ja co prawda wolę te jaśniejsze skóry, no ale te też są niczego sobie i fajnie się prezentują do tego takiego szarego, grafitowego nadwozia. Podłokietnik, oczywiście to jest moja ulubiona rzecz. Ze schowkiem, wysuwane cup holdery, sprawne zresztą. Nic się z nimi nie dzieje. Ciach, wspomniany bagażnik, ale tam i tak nie dojdziemy. Tu jak widać kurtyny, poduszki powietrzne też są. Z tyłu gniazdo 12 V, popielniczka nieruszana, nieużywana. Dobra, przejdźmy o tam, bo tam się dzieje magia. Tam jest to co najfajniejsze i najfajniejsze właśnie wyposażenie. Także lecę do przodu. I kolejny raz na krawędzi. Dobrze, że są relingi i można się asekurować. Klamki też takie fajniejsze. I co do wyposażenia jeszcze, no to ten znaczek nam mówi o tym, że można było je otwierać bezkluczykowo, czyli mając kartę w kieszeni, ciągniemy dwa razy i drzwi się otwierają, nie trzeba wyciągać karty i klikać na niej przycisku do otwierania. O, proszę, tego nie zauważyłem wcześniej, ale mamy tu też lusterko z fotochromem, czyli te lusterka boczne też są samościemniające. A akurat jeżeli chodzi o takie lusterka, no to takiej laguny jeszcze nie miałem. Lusterka też oczywiście elektryczne i składane, czyli przekręcaliśmy sobie tu na dół i lusterka się składały. Tutaj też oczywiście nagłośnienie KABA, cztery szyby w prądzie, schowek w drzwiach, no to jest takie typowe dla Renault. I mamy tu też fotel kierowcy, który wygląda właśnie o tak. On jest brudny. Ja mógłbym go sobie wyczyścić, gdyby to było moje auto i wyglądałby wtedy lepiej, natomiast zobaczcie tu, 450 tysięcy km przebiegu i on nie jest jakiś mega taki wylatany. No wiadomo, no są ślady zużycia, ale 450 tysięcy, prawie pół bańki i wygląda całkiem. Zagłówek oczywiście standardowo jak w Renault, można sobie tak wyregulować. Fotel kierowcy też podgrzewany. Z pamięcią, regulowane elektrycznie, przód, tył, góra, tutaj oparcie sobie lata. Dywaniki z Volkswagena, nie wiem dlaczego, ale takie są. Tutaj też jeżeli chodzi o wyposażenie, no to tempomat. Ja sobie usiądę, będzie może trochę bezpieczniej. A, zdecydowanie bezpieczniej. Tu kierownica przetarta, no ale nie ma się co dziwić, bo to jest takie miejsce, gdzie najczęściej się łapkę trzyma jednak prowadząc samochód. Natomiast cała reszta, no jest zużyta, nie powiem. To jest bardzo zużyte. To jest dość mocno zużyte. Ale to jeszcze jest takie całkiem. Także bez tragedii. No i licznik. Licznika niestety nie uruchomię, chociaż naprawdę chciałbym. Co tu mamy jeszcze? Lampka jedna. Tam zresztą też jest pod suficie lampka. Tutaj te osłonki przeciwsłoneczne z lampką. Lusterko wsteczne jest też fotochrom. No zresztą dziwne by było, gdyby boczne były w fotochromie, a środkowe nie było. Także jest. Tutaj jest też coś, co byłoby fajne i zrobiłoby fajny efekt, gdyby po włożeniu karty do stacyjki jakkolwiek się to rozjaśniło. Niestety się nie rozjaśniło, ale możemy sobie zwizualizować, bo tutaj jest czytnik, to jest wyświetlacz od nawigacji.
Tu jest wyświetlacz od nawigacji i te nawigacje nawet jako tako działają. No wiadomo, tak piąte przez dziesiąte, ale z miejscowości do miejscowości nas poprowadzą. Bo miałem nie tak dawno taką 2,2 litra na automacie w DCI też. I tam było bardzo podobne wyposażenie i nawet działało. Jeżeli chodzi, to można sobie zakryć. I wtedy mamy tylko panel klimatyzacji do dyspozycji. Natomiast jeżeli sobie ciach zrobimy w ten sposób, to nie dość, że mamy tutaj cup holderek i możemy sobie tutaj kubek coli postawić, to mamy tutaj też sterowanie właśnie tym wyświetlaczem. Czyli tutaj też operujemy nawigacją. Wprowadzamy adres, to jest to prawda takie dość no wkurzające, bo tu musimy po literkach przesuwać i no nie jest to jakieś takie turbo przyjemne, ale można się zmusić. I jak już jesteśmy w temacie właśnie tej nawigacji, to w schowku jest czytnik. Tutaj też mam oczywiście oznaczenie wersji wyposażenia, w tym przypadku Nitale. Też takie dwa cup holdery na kubki i właśnie czytnik, Jezu, chciałem powiedzieć czynnik, czytnik nawigacji. Czyli tam rzucamy płytę, sterujemy tu, a tu nam się wszystko wyświetla. Radio też oczywiście KBA, czyli to takie fajniejsze, lepiej grające. Gdzieś tutaj w bagażniku też powinien być umiejscowiony wzmacniacz do tego całego systemu, bo coś takiego tu właśnie występuje. I jak już byłem w temacie tego czynnika, no to tutaj jest też klimatyzacja typu Klimatronik i ona z tego co wiem była w pełni sprawna, bo on się też zastanawiał, ten właśnie znajomy, od którego brałem ten samochód, czy tego nie ściągnąć, tego czynnika. Miał taki przez chwilę dziki pomysł, ale później stwierdził, że olać to. Czyli klimatyzacja na pewno działała. Czytnik do karty. Też on tutaj już nic nie żyje. Popielniczka. Otwórz się. No tutaj akurat palone nie było, bo czyli widocznie ten nowy właściciel nie palił. On też nie palił, czyli przez ileś tam lat nikt na pewno tutaj nie jarał. Skrzynia biegów. Szóstka manualna, sześciobiegowa. I to jest takie też standardowe uszkodzenie, jeżeli chodzi o tą gałkę zmiany biegów. Schodzi ta skóra, tutaj gdzieś się łamie coś, ja już ich trochę się nakupowałem, jeżeli chodzi o jakieś zamienniki gdzieś tam z portali aukcyjnych. Na samym początku myślałem, że to tak ma być, czyli że ona jest w takim bursztynowym kolorze, później się okazało, że no nie. Ręczny też jest tutaj taki zwykły, jeszcze do podciągania, nie jest to taki ręczny elektryczny, gdzie mamy go w tym miejscu, bo jeżeli mamy elektryczny, no to tutaj jest po prostu taki przycisk, można pociągnąć, czy też wcisnąć go, opuścić, podnieść i on się sam ustawia. Ale w tym miejscu mamy też taki głośnik i ten głośnik właśnie jest do obsługi nawigacji, czyli stąd ten głos skręć w prawo, skręć w lewo dochodzi do nas. Tutaj też taki, nie wiem, schowek, tu można chyba długopis tylko położyć. I fotel pasażera, no on też wygląda całkiem niekulawo, natomiast to jest taka standardowa usterka, czyli ten taki trójkąt, który tu powinien być. To on bardzo często lubi sobie wypaść, gdzieś się zgubić i już go później nie ma. Także tak wygląda środek tego auta. Pokażę Wam go jeszcze na szybko pod maską i kończymy. Kurczę, muszę sobie ubezpieczenie chyba podwyższyć. Jesteśmy sobie pod maską, w sensie przy masce. A, jeszcze jedna rzecz, bo jak ksenony, no to też oczywiście spryskiwacze, czyli to jest też tutaj na miejscu. No i tak to się tutaj niestety prezentuje, także silnik jest tylko podwieszony, w sensie resztka silnika, bo całą resztę widzieliśmy w samochodzie. Także w sumie nic specjalnego do oglądania. Także tutaj coś siadło, jeżeli chodzi o rozrząd, coś się zerwało, coś tam gdzieś. Natomiast samochód mógł dalej jeździć, no ale skończy tam, gdzie skończy. Trochę szkody jak każdego samochodu, który jest taki w miarę fajny. Moim zdaniem to jest fajne auto i mogło sobie dalej żyć, ale wyszło jak wyszło. Także tyle, jeżeli chodzi o kolejną sekcję zwłok. I lecę odbierać telefony. Do zobaczenia, hej!